Witam Was w moim barze. Dziś koktajle w kolorze blue. Odpowiadając na Wasze prośby, tak, zrobimy troszeczkę dzisiaj koktajli, a właściwie 3, z użyciem likieru Blue Curaçao. To się tak wymawia, takie miao, ale jak ktoś powie Blue Curaçao albo to, co niebieskie tam stoi, też jest bardzo fajnie. Przepis na Blue Curaçao, jak zrobić, macie na naszym blogu, zachęcam, zobaczcie, jest bardzo łatwy do zrobienia. Pierwszy koktajl, który przygotuję, również będzie bardzo prosty do zrobienia i chyba najbardziej znany, a mianowicie jest to Blue Lagoon. I robimy ten koktajl bezpośrednio w szklance wypełnionej lodem. Do szklanki wlewam 40 ml wódeczki. Dwadzieścia mililitrów mojego Blue Curaçao. Możecie, choć nie musicie, ale ja tym razem dodam 10 ml soku limonkowego. I w końcu, kochanie, dopełniam lemoniatką. Ja dziś użyję Bitter Lemon, który poza tą kwasowością dodam jeszcze elementów goryczy. Tak zwane top up. O. Delikatnie zamieszam. I moja jakże piękna, niebieska kombinacja jest gotowa. Do dekoracji plaster pomarańczy i Blue Lagoon jest gotowa. Likier pomarańczowy jest w ogóle najczęściej używanym likierem w koktajlach, a niebieskie, blue, jest po prostu jego niebieską wersją. W smaku tak samo pomarańczowy. Ja jeszcze spotkałem się kiedyś z likierami pomarańczowymi w kolorze zielonym, czerwonym. Wszystko po to, żeby koktajle wyglądały bardzo fajnie. Kolejny koktajl będzie to Bikini Martini. Koktajl stworzony w latach 90. dla producenta bielizny Jean Provocateur. No właśnie. Bikini Martini, schładzam kieliszek koktajlowy, następnie do szklanicy 60 ml ginu, 20 ml likieru Blue Curaçao, a wezmę sobie od drugiego producenta. Dziesięć mililitrów likieru brzoskwiniowego. I tu mam wskazówkę. Jeżeli nie będziecie mieli likieru brzoskwiniowego, oczywiście możecie użyć syrop. Tylko pamiętajcie, że on troszeczkę słodyczy ma, więc trzeba będzie zmniejszyć jego ilość, ewentualnie zwiększyć ilość ginu, co prawdopodobnie niektórym z Was się spodoba. Również możecie spróbować wykorzystać zalewę z brzoskwini. Brzoskwini w puszce pływają, w takiej zalewie ją również możecie wykorzystać. 10 ml. 10, kochani, 10 ml soku cytrynowego. Wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. Na tą stronę czy na tą? Dobrze, macie. Nie, na tą będzie bezpiecznie. Dobra, niech będzie. Przepisowe 20 sekund. Odsadzam wszystko do mojego schłodzonego kieliszka koktajlowego. Nalewając tak z góry, troszeczkę dodatkowej pianki uzyskałem. No i odcinek byłby stracony, gdybyśmy nie mieli zesta z cytrusów, w tym wypadku zest z pomarańczy. A słuchajcie, on naprawdę tam jest. To nie jest mój wymysł, jeżeli chodzi o ten ześcik. Okay. Pięknie go skręcę. Wsadzę do środka, powieszę, nawet ładnie się utrzymuje. W końcu, kochani, trzeci koktajl to jest Blue Hawaii. Blue Hawaii, czyli taki typowy, no właśnie, on był wymyślony w latach 50. na Hawajach w Waikiki. Spróbujmy. Schładzam moją szklankę. Następnie do szklanicy wlewam 40 ml rumu. W recepturze macie oryginalny, tam możecie się spotkać, że jest rum i wódka. Natomiast ja uważam, że po co dzielić włos na czworo, na wódkę i rum, dam po prostu większą ilość rumu. Tak jak wspomniałem, 40. . 60 ml soku ananasowego najlepiej będzie, jeżeli będziecie używać świeżo wyciskane. On mi się tutaj troszeczkę rozwarstwił. Tak. 60 ml. Następnie 10 ml soku limonkowego. Ja lubię łączyć sok limonkowy, 10 ml soku cytrynowego, ponieważ każdy z tych soków ma troszkę inne aromaty. No i dziesiąteczka w końcu syropu cukrowego. Z syropem cukrowym pamiętajcie, nie przesadzać, zawsze możecie dodać. Nawet już do gotowego koktajlu. Wstrząsam wszystko z lodem. Spasiłem się jak na Hawajach, ale dobrze, niech będzie. I cóż teraz? Moją schłodzoną szklankę, ona się nazywa bardzo często Zombie Glass czy też Hurricane, nalewam do niej 20 ml Blue Curaçao, a proszę, i niech będzie ten kręgiel. Następnie wypełniam kruszonym lodem. Elegancko to zrobimy z serwetką, żeby nie przytrzymywać ręką. Ok. Porządek musi być. I odcedzam delikatnie moją wstrząśniętą miksturę. Ja generalnie nie jestem fanem koktajli warstwowych, bo one fajnie wyglądają, ale jak przychodzi co do czego, no to tak naprawdę pije się z wierzchu jedną część, z dna inną, w związku z czym tak nie do końca. Ale przy koktajlach, gdzie mamy kruszony lód, i tak trzeba użyć słomki. I cóż, mój Blue Hawaii, nie do końca cały blue, ale przynajmniej fajny, z dekoracją z ananasa i wisienki. Brak mi tutaj, kochani, jakiejś takiej festyniarskiej jeszcze parasolki, ale o, jest gotowy. 3 boskie koktajle z użyciem Blue Curaçao, Aloha w tym wypadku, gotowe. Zapraszam Was serdecznie na naszego Instagrama, gdzie tam codziennie jest dawka nowych informacji. Ostatnio bawię się jeszcze w jakieś story do wrzucania, więc może być ciekawie. No i oczywiście receptur jest bardzo wiele na naszym blogu. Zapraszam, wymyślajcie, kombinujcie, ale pamiętajcie, nie przesadzam.